Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Zielonej poświacie wersja pytania i odpowiedzi, czyli takiej serii, w której dla celów czysto rozrywkowych zanurzamy się w odmętach przeróżnych teorii, po to, by dla celów czysto rozrywkowych przeanalizować je logicznie, ale w wersji, w której przyczynkiem wszystkiego są Państwa pytania, które Państwo zadaliście, wstawiając je do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej, a ja... Odpowiadając na te pytania, będę odnosił się do klasyki, tak zwanego kanonu tychże, właśnie teorii. A robił to będę przez godzinę. Na wstępie chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować, że jest tak dużo pytań, i to mimo tego, że ankieta pojawiła się dopiero w piątek i to wieczorem. No, jakby to ładnie powiedzieć. Byłem na wakacjach i to jest taki powód, że zapomniałem wstawić wcześniej. Yy, mógłbym Państwu naściemniać, że nie było internetu czy coś takiego, ale nie chcę Państwa okłamywać, a prawda jest taka, że tak dobrze bawiłem się z rodziną, że po prostu zapomniałem, więc po prostu przepraszam, że zapomniałem. Obiecuję, że ankieta do kolejnych Q&A na przyszły tydzień pojawi się ekspresowo już w niedzielę, o 14.00 są odpalone Q&A y klasyczne, no to powiedzmy 15.00-16.00 w niedzielę będzie już ankieta do, do tego, do Q&A za przyszły tydzień. Mam nadzieję, że mi Państwo wybaczycie. Chciałem to wstawić w piątek wcześniej, ale niestety linia lotnicza Enter, Enter Air, który bardzo serdecznie nie polecam, dowiozła mnie na miejsce Dużo później niż było to planowane i nawet im się nie chciało przeprosić. W ogóle ta linia to jest temat na jedne ciekawe teorie. Wiecie, nie przyjmują gotówki. Gotówka niedobra, gotówka zła. Nie chcemy gotówki, tylko karta pieniądz elektronicznych. Ciekawe, drodzy Państwo, to jest, że przedsiębiorca, nie? Jest tak bardzo zideologizowany, że nie chce zarobić. Mam pieniądze, mam gotówkę, chcę kupić wodę córce. Oni mówią, nie! nie możesz, twoja gotówka niedobra, musisz mieć pieniądz elektroniczny. No wiecie, to musi być mocno zideologizowany przedsiębiorca, jeśli nie chce zarobić, prawda? Ale to jest temat na zupełnie oddzielny materiał, nie wiem czy w Zielonej Po czy w komentatorze, bo wydaje mi się, że to nie jest normalne, że przedsiębiorca nie chce przyjąć płatności gotówką. A jeszcze jak na pytanie, dlaczego st yy, ta stewardessa robi się niegrzeczna, yy, no to coś się kurde na rzeczy. Yy, zastanawiam się, czy może to na przykład nie chodziło o to, ale to że na przykład, a to kiedyś sobie. W grę wchodzić może na przykład brak zaufania przedsiębiorcy do personelu, na przykład czy na lewo nie sprzedawali własnych orzeszków. Ale o tym to sobie porozmawiamy może kiedy indziej, a może nie, a może za bardzo, bardzo długi czas. Zobaczymy, jak będą tematy. Drodzy Państwo, pytania. Bo tych pytań jest naprawdę bardzo dużo, są naprawdę bardzo fajne. Jeszcze raz bardzo serdecznie za nie dziękuję. Zapraszam do subskrypcji i tak w ogóle. Pierwsze pytanie: Czy to prawda, że The Simpsons przewiduje, że Kamala Harris wygra z Trumpem? Co jeszcze przewidują? No, to trzeba powiedzieć, że niestety tak. I to, co gorsza, The Simpsons przewiduje, że, to znaczy, według tej słynnej przepowiedni The Simpsons, Kamala Harris może nie tyle wygra z Trumpem, to jest trochę nieprecyzyjne, że Kamala Harris zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych po trupie Trumpa, a to będzie początek bardzo nieprzyjemnych zdarzeń, takich dość apokaliptycznych. O. To w, to, to w tą stronę. Tak konkretnie, ale tutaj rozumiem, jest zadane pytanie, ja po prostu takie doprecyzowałem. Nie? Bardzo fajne pytanie, bardzo serdecznie dziękuję osobie, która to pytanie zadała. Ha, jeszcze przepraszam, że tutaj będę tak zerkał. Coś się skrzeliła przeglądarka i. Już nie uporządkowuje Państwa pytań w kolejności oddawanych głosów. I jedyne miejsce, na którym udało mi się tak odpalić tą um, listę, tą ankietę, żeby pokazywała Państwa pytania w kolejności, kto ile, ile ile głosów dostała, yy, to telefon. Więc jakiś czas będę tutaj spoglądał za ten telefon, bardzo przepraszam. Drodzy Państwo, o co chodzi z przepowiednią dotyczącą Kamala Harris, yy, prezydenta jako prezydent Stanów Zjednoczonych i, i co to dalej przepowiada. powiem od razu, że ta moja te, teraz wypowiedź będzie okrojona o dwa elementy, które widzę, że są w trzecim pytaniu. Więc po prostu tam w trzecim, odpowiadając na trzecie pytanie odpowiem to bardzo, bardzo dokładnie, więc nie, nie chcę tutaj teraz jakby robić zajawki, a w trzecim pytaniu odpowiadać jeszcze raz dokładnie. Więc tutaj dwóch elementów nie będzie, po to, żebym mógł je bardzo dokładnie opowiedzieć w trzecim. Generalnie przepowiednia The Simpsons y, dotycząca Kamali Harris i jej prezydentury jest w odcinku z 2000 roku, y, który nazywa się. Back to the Future? Tak, Back to the Future. Czyli tak jak ten słynny, y, słynna seria trzech fantastycznych filmów: Back to the Future. Jest to jeden. Z typów odcinków The Simpsons, tam jest dosłownie kilka tego typu odcinków w całym serialu, gdzie mamy wizję przyszłości. Po prostu, wiecie, ta rodzinka The Simpsons jest jakby zawieszona w czasie, nie? Ten Bart od tam lat 80. ma tyle samo, Lat, Homer od 80. lat ma tyle samo, Lat, nie? Tam świat się zmienia serialu The Simpsons, jakby dopasowując się do naszej rzeczywistości, a Simpsonowi od plus minus. Prawie 40 lat, mają mniej więcej tyle samo lat, nie? Ale co jakiś czas, bardzo rzadko, zdarzają się takie odcinki futurystyczne, w których widzimy dzieciaki Simpsonów już dorosłe. No poza jednym odcinkiem, w którym jeden z nich był martwy, to, 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 to wtedy nie widzieliśmy go dorosłego. No i rodziców, albo już takich bardzo starych no albo też wręcz martwych, albo w jednym przypadku bodajże martwych, albo nazwijmy to w innym stanie egzystencji, ale to nie chcę spoilerować Wam odcinków The Simpsons. To są takie odcinki, w których po prostu widzimy przyszłość. No i to jest jeden z takich, ten odcinek Back to the Future, to jest jeden z odcinków, w których widzimy przyszłość. Między innymi przyszłość Lisy Simpsons, która została prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, Lisa Simpsons, ta... Mondralińska w rodzinie Simpsonów, ta, która ma takie bardzo mocno nowoczesne, neoliberalne, lewicowe poglądy, ta, która, niektórzy o niej mówią, że święcza od papieża, chociaż może to jest niewłaściwe, zostaje w końcu prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i co tutaj jest ciekawe? Ciekawe jest to, że mamy pełno odniesień do Kamali Harris. Główne odniesienia do Kamali Harris, są takie, że gdy ona już jest dorosła, to troszeczkę jest zmieniono fryzurę i troszeczkę jest zmieniono wyraz twarzy, także ten wyraz twarzy i fryzura bardzo mocno przypomina wyraz twarzy i fryzurę Kamali Harris. To jest ta pierwsza rzecz. Oczywiście Lisa nadal jest chyba blondynką, ma żółte włosy, ale w tym serialu wszystko jest troszeczkę inaczej. Ludzie rasy kaukaskiej mają tam żółtą skórę, więc zakładam, że Lisa jest blondynką. Na Kamala jest, przynajmniej farbuje się na brunetkę. Naturalny kolor włosów nieznany, więc może Kamala też jest blondynką naturalnie tego nie wiemy. No ale tutaj taki bardzo podobny, bardzo podobny look, jak to się dzisiaj mówi. Dalej. Kamala i Lisa się identycz są identycznie ubrane um, na ważnym jakby wystąpieniu. Tam Lisa jako prezydentka um, występuje i um, występuje i um, rządzi Stanami Zjednoczonymi i występuje na ważnych przemówieniach w bardzo charakterystycznych perłach, które są, na szyjniku z pereł, które są takim znakiem rozpoznawczym lisy, ona od wczesnego dzieciństwa odkąd jest tą dziewczynką właśnie nosi te, te perły i w, w żakiecie takim niebieskim fioletowym, ja jestem facetem to tak ja o te kolory dokładnie nie pytajcie, taki, no niebieski fioletowy, no i taka bluzka, koszulka przypominająca t-shirt pod spodem, czyli takie bardzo męski typ ubioru. T-shirt na marynarkę, znaczy marynarka na t-shirt, te perły. No i Kamala Harris na swoje zaprzysiężenie jako wiceprezydentka, jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ubrała się dokładnie tak samo. Skopiowała Alice Simpsons. Eee, czyli, eee, czyli założyła żakiet, w bardzo podobnym kolorze, przynajmniej dla faceta. Pod spodem założyła taką właśnie nie taką ładną wzorzystą bluzkę, jak to zwykle kobiety zakładają pod marynarkę w garsonce, tylko właśnie takie coś przypominającego t-shirt, no i założyła naszyjnik bardzo mocno przypominający te perły lisy Simpsons. i W dodatku jeszcze pozowała, tak żeby jej twarz jak najbardziej, znaczy ta poza. No jak najbardziej i wyraz twarzy jak najbardziej przypominała e, ten e, Lissy Simpsons no i bardzo podobne pozy przyjmowała. I tutaj to jest ważne na tym, na, tym, mm, na tym etapie należy zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z ewidentnym nie tyle mm, jakby do tego momentu, tak? Do tego momentu, tylko i wyłącznie do tego momentu można mówić, że to nie jest żadna przepowiednia The Simpsons, tylko że to jest Kamala Harris, która wykorzystuje predykcję The Simpsons. Prawda? Bo najpierw. Bo, bo oczywiście, najpierw była sytuacja, w której e, no, serial The Simpsons w 2015 roku. Wypuścił ten odcinek. Potem, wiele lat później, Kamala Harris, jakby zainscenizowała scenę z The Simpsons. Czyli można po prostu powiedzieć, że nie można tego wykluczyć. A nawet biorąc pod uwagę, jak popularny jest serial The Simpsons, że um, jest to raczej dość pewne, albo przynajmniej bardzo prawdopodobne, że Kamala Harris lub ktoś z jej otoczenia oglądał ten serial The Simpsons, wiedział, że to jest przepowiednia. Że ona zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i dlatego się upodobnili. Czyli dlatego od, odegrali taką scenę, jaka była w serialu The Simpsons. Wcześniej coś bardzo podobnego zrobił Donald Trump. E, wiadome jest, że jest inny odcinek um, The Simpsons, e, w którym jest taka bardzo słynna scena, gdzie, e, um, gdzie Donald Trump. I jego żona zjeżdżają schodami ruchomymi w Markecie. Yy, I też właśnie zjeżdżają jako już prezydent, i yy, że to, to było w kontekście tego, że on zostanie prezydentem. No i sztabowcy Trumpa, wiedząc o tym, że coś takiego miało miejsce, wiedząc, że ich elektorat yy, yy, bardzo mocno, yy, jakby to powiedzieć, yy, bardzo mocno. No, jest elektoratem, który wierzy w tego typu przepowiednie, zapowiedzi i inne tego typu rzeczy, po prostu zainscenizowali tą scenę. Wiedzieli, że jest taka scena w The Simpsons, wiedzieli, że duża część ich widowni uzna to za dobry omen, więc to zainscenizowali, twierdząc, że. Tutaj mamy do czynienia z przepowiednią The Simpsons, która się spełni i Trump zostanie prezydentem. Ale zwróćcie uwagę, że Trump potem tym prezydentem rzeczywiście został. Co jest dalej ciekawe. Tutaj mm, od strony Kamali Harris można by, czyli tutaj mamy bardziej do czynienia z takim puszczaniem oka od strony władzy y, do mm, od strony władzy w stronę ludzi, czyli Zobaczcie, my wam mówimy, co się stanie, zobaczcie, my wierzymy w te przepowiednie, zobaczcie, my te przepowiednie uznajemy, my się do tych przepowiedni dostosowujemy, nie? Takie puszczenie oczka, tak, że zobaczcie, to się, to się spełni, będzie tak, jak oni tutaj mówią, będzie tak, jak oni tutaj mówią, prawda? Ech, czyli Kabara Harris ewidentnie już wtedy, w czasie zaprzysiężenia na wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, pokazała symbolicznie, że ona chce być prezydentem. O, w tą stronę należy to interpretować. Że Kamala Harris symbolicznie pokazała poprzez odwołanie do słynnej przepowiedni The Simpsons, że chce być pierwszą prezydent kobietą Stanów Zjednoczonych. Pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta w Stanach Zjednoczonych. I powiedziała to już wtedy, gdy była zaprzysiężana na wiceprezydenta. Czym? Co ciekawe, potwierdziła całą masę różnych spiskowych teorii, które wtedy się pojawiały, czyli że Kamala tak naprawdę wykorzystuje Bidena do tego, żeby zostać prezydent Stanów Zjednoczonych. Wiadome było, że ona gdyby tak po prostu wystartowała w prawyborach, nie miałaby żadnych szans na uzyskanie mandatu, ale... W związku z machinacjami, które potem rzeczywiście przecież miały miejsce, um, um, no to no ma duże szanse, że, um, że tym, no, że powalczy, tak? Że powalczy o um, prezydenturę, i jest, no, różnie może być, jeśli chodzi o kwestię, czy ona zostanie, czy ona nie zostanie, prawda? Czyli już wtedy, zobaczcie, jakie to jest trochę świństwo, prawda? Jesteś kogoś widzę. Jesteś kogoś zastępcą. Właśnie zostajesz zaprzysiężony, powołany na stanowisko czyjegoś zastępcy jednocześnie w sposób symboliczny oświadczasz światu, że ty chcesz swojego szefa wygryźć. I że ty chcesz swojego szefa zastąpić i chcesz zająć jego stanowisko. To już jest bardzo ciekawe, nie? Co tutaj jeszcze jest dalej ciekawe? Ciekawe jest to, co dalej mamy w tym odcinku? No to Lisa Simpsons zostaje tym prezydentem Stanów Zjednoczonych po trupie Trumpa. Tam mamy scenę, gdzie Trump leży sobie w trumnie, jest data 2024. I po tym, jak Trump zostaje zgładzony w 2024 roku, Lisa Simpsons, pierwsza prezydent Stanów Zjednoczonych, która architypicznie jest Udoż Sabiada z Kamala Harris, zostaje prezydentem. No to zwróćcie Państwo uwagę, że zamach na Trumpa był. I powiedzieć, że Trump uniknął zgładzenia o włos, to nie jest powiedzieć całkiem w przenośni. No bo no, na pewno, gdyby kula o grubość czupryny Trumpa poszła bardziej w prawo, to Trump by nie żył. No więc może nie o jeden włos. Może oczuprynę. Ale rzeczywiście Trump uniknął odejścia z tego świata o czuprynę. No, w ucho dostał, tak? Ja wiem, że teraz pojawiają się różne konspiracyjne teorie um, rozpowszechniane między innymi przez um, podaj, jakiegoś ważnego agenta FBI, chyba nawet szefa FBI, który mówi, że Trump wcale nie dostał tym pociskiem, tylko, że to był rykoszet. Mhm. A rykoszytujący pocisk to nie jest pocisk? Oczywiście, że rykoszytujący pocisk nadal jest pociskiem. Nie jest ważne, jakby czym on dostał. Dostał, tak? I gdyby to poszło troszeczkę w drugą stronę, to Trump by prawdopodobnie nie żył, prawda? I to jest to, co w tym wszystkim jest takie istotne. Czyli rzeczywiście był zamach na Trumpa, rzeczywiście Trump uniknął. Odejścia z tego świata. Um, dosłownie o włos, tak? Czyli tutaj już. Czy co? Do tego też Kabala wiedziała? Bo jeśli wiedziała, no to mamy do czynienia z bardzo głębokim spiskiem. Jeśli nie wiedziała, no to rzeczywiście to mamy do czynienia z predykcją The Simpsons. Czyli przepowiednią The Simpsons. Um, dalej. No, Trump. Przeżył, tak? No i tutaj można iść jakby w dwie strony. Pierwsza, że Trump przeżył, więc ta przepowiednia nie do końca się spełniła, ale e, można, te, można też interpretować na dwa inne sposoby. No, 2024 rok jest mniej więcej w połowie, gdzie jest powiedziane, że nie będzie drugiego zamachu na Donalda Trumpa. Zwłaszcza że ten jeden był ewidentnym inside jobem przy wykorzystaniu policji. I teraz można by wyłączyć generator zielonej poświaty i zwrócić Państwa uwagę na rzeczy, o których mówiłem jakiś czas temu w komentatorze. Czyli, że Secret Service ignorowało oczywiste informacje płynące od ludzi, że tam leży zamachowiec i celuje w stronę Trumpa. Są zdjęcia, są filmiki. Faceta leżącego z giverą na dachu i mierzącego w stronę Trumpa. I, i nie, nie ściągnęli faceta. Hmm. Za, ten e, policyjny snajper mierzył w stronę tego zamachowca dość długo, zanim dostał zgodę na jego ściągnięcie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo dziwne rzeczy się dziejące. Wygląda to trochę tak, jakby nie wiem, policja albo była kompletnie policja służby, generalnie służby, policja, secret service, jakby były kompletnie mm, jakby to powiedzieć, mm, no kompletnie niezainteresowane ochranianiem Trumpa. No, to jest coś arcy, ale to arcy dziwnego, nie? Także wcale bym się nie zdziwił, gdyby była kolejna kolejna jakby kolejna próba zgładzenia Trumpa lub druga rzecz, że można to też interpretować w sposób bardziej przenośny, czyli taki, że jakby to ładnie powiedzieć, no gdyby nie zamach na Trumpa, Kamala i tak by nie została prezydentem. Nieważne, bo generalnie te, tego Trumpa w trumnie można też próbować interpretować w sposób taki bardziej e, symboliczny. W tym sensie, że, że jest to jakby zapo zapowiedź zamachu na Trumpa, niekoniecznie udanego. Natomiast w wyniku tego, że ten zamach na Trumpa był, no to Kamala ma szansę zostać prezydentem. Nie żukujmy się. Biden zrezygnował, znaczy Kamala ma, ma szansę w ogóle powalczyć o prezydenturę tylko dlatego, że Biden się wycofał. A Biden się wycofał, żeby. bo wiedział, że jak kompletnie nic nie zrobi. E po tym jak był ten zamach na Trumpa, no to nie ma żadnych szans i wybory zostaną przez niego całkowicie przegrane. Więc jest to taka po prostu ewidentna zmiana narracji, to takiej dość, powiedziałbym, bezczelnej. Nie? Więc tutaj to wszystko się dość mocno zgadza. Teraz dalej lecimy, drodzy Państwo. Co dalej The Simpsons przewiduje w kontekście... Pierwszej kobiety na mm, stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli w kontekście tego wszystkiego, co było powiedziane w kontekście serialu The Simpsons. E, znaczy w kontekście mm, Kamali Harris. No to przewiduje przede wszystkim wojnę nuklearną. E, przewiduje mm, problemy z prądem w wyniku aktywności na Słońcu. Że będzie bardzo duża... Aktywność na słońcu i w wyniku tej aktywności na słońcu nie będzie dostępu do prądu elektrycznego i dojdzie do takich dość apokaliptycznych scen, no wiecie, ludzie wyjdą na ulicę, zaczną świrować, i tak dalej, bo jak nie będzie, wiadomo, jak nie będzie prądu, to nie będą działały wszystkie urządzenia działające na prąd. Począwszy od lodówek, a skończywszy na sygnalizacji świetlnej, i terminalach do kart płatniczych. Nie? Dalej przewidziane było coś, hmm. można powiedzieć, wojna atomowa. Tam jest taki odcinek, w którym Homer Simpson skopie sobie bunkier i um, dla rodziny i właśnie próbuje przetrwać właśnie taką wojnę atomową, coś takiego. E, przewidziany jest konflikt z Federacją Rosyjską. No i z grubsza to tyle. Generalnie początek bardzo, bardzo apokaliptycznych czasów. Kolejne pytanie. Przepraszam, telefon mi się wyłączył. Będę musiał od początku wejść. Nie na szczęście. Tak, kurde, muszę od początku wejść. Bardzo przepraszam. E... Niestety, tak to jest już z tymi telefonami. A jeśli ktoś z Państwa wie, może jakby to można było zrobić, żeby jednak miał to w wersji jak, i tak jak na Androida, tylko tutaj na, na pc to by był bardzo, bardzo wdzięczny. 24 lipca Krzysztof Jackowski miał wizję o tym, że Izrael zburzy starą wielką świątynię. Czyżby zaczynał się spełniać scenariusz zburzenia meczetu. Rozumiem, że chodzi tutaj o meczet Alaksa i e, z, mm, na wzgórzu świątynnym po to, żeby można było tam e, zbudować kolejną, czyli już trzecią świątynię Salomona. Ech. Czy to chodzi o tą wielką świątynię, czyli czy chodzi o zburzenie meczetu Alaksa, no to trzeba pytać Krzysztofa Jackowskiego. Tutaj mamy ten komfort, że Krzysztof Jackowski żyje, ma się dobrze. Oby to było jak najdłużej, daj Panie Boże, że w dobrym zdrowiu, całkowicie. I Krzyśka można po prostu o to zapytać. Jeżeli nie zapomnę, to spróbuję o to Krzyszka zapytać na naszej wspólnej audycji. Właśnie, czy ta wizja, że Izrael zburzy starą, wielką świątynię, to dotyczy meczetu Alaksa. No, Izrael ewidentnie kombinuje, może nawet nie tyle, może nie tyle, ile Izrael, co Temple Institute, czy Instytut Świątynny kombinuje, żeby e, móc odbudować. Znaczy, znaczy, oni w sposób oczywisty chcą odbudować tą świątynię, a żeby odbudować tą świątynię, to muszą oczyścić wzgórze świątynne, a więc muszą m.in. zburzyć meczet Alaksa. W jakiś sposób, nie wiem, dogadać się ze światem arabskim, islamskim, po to, żeby, nie wiem, jak to powiedzieć, zabudować tą, ten meczet czy coś, ale raczej raczej żadna ze stron nie będzie chciała na to pójść, czyli raczej chodzi o zburzenie, prawda? Czyli Temple Institute ewidentnie idzie w tą stronę, próbuje do tego dążyć. Temple Institute ma bardzo duże przełożenie na rząd Netanyahu. W związku z tym można powiedzieć, że to rząd Izraela kombinuje, a jak rząd kombinuje, to można upraszczając powiedzieć, że Izrael kombinuje. Żeby właśnie się tak zrobił, żeby właśnie zburzyć ten mecz Aqsa i żeby móc tam zbudować tą trzecią świątynię Salomona. A w zasadzie drugi raz odbudować świątynię Salomona. No. Się wiąże z pewnymi y, przepowiedniami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj y, ktoś powie: Krzyśku, przecież Izrael na pewno nie będzie robił nic w oparciu o stare teksty. To ja przypominam, że Izrael jest ufundowany w oparciu o stare teksty. Y, jakby Izrael rości sobie prawo do tych ziem, na których się znajduje, y, w oparciu o teksty. Bardzo w uproszczeniu można powiedzieć Starego Testamentu, że oni dostali tą ziemię od Boga. I budowa świątyni, i nazwijmy to akcje związane z ziemią obiecaną, to jest mniej więcej ten sam czas historyczny. Bo to po tym, jak Izraelici dotarli do ziemi obiecanej i stworzyli tam swoje państwo, to wtedy została tam zbudowana ta um, świątynia. Więc to jest mniej więcej ten sam czas. Wiecie, wyjście z Egiptu, 40 lat na pustyni, te klimaty. Dopiero potem, jakby uwieńczeniem tego, go była ta świątynia, w której przechowywali arkę przymierza. Wcześniej ta arka przymierza była trzymana w takim specjalnym mm, namiocie. Mm, no. Czy to jest mniej więcej ten sam tekst. Więc ten sam okres. Więc tutaj Izrael nie jest takim państwem jak Polska. O ile jest rozdział Kościoła od państwa. E, państwo jest. Państw, e, Polska jest państwem coraz bardziej świeckim. A wręcz władze z jednej strony są przychylne Kościołowi jako instytucji, i dobrze przykład wspierają. Nawet y, medialnie, raczej y, y, pi, znaczy pieniędz, pieniędzmi głównie, y, głównie wspierają mnie. Tak, bardzo, bardzo mocno pieniędzmi wspierają, jakimiś tam przywilejami dla kleru, dla księży. O tyle z kościołem, jako w rozumieniu biblijnym, czyli tak jak Jezus powiedział, gdzie dwóch z was, albo trzech z was, już nie pamiętam, chyba dwóch. W każdym razie, to ma bardzo mała liczba, gdzie dwóch z was spotka się w imię moje, tam ja jestem między nimi. To nie ja mówię, to, to Jezus powiedział, tak? I tak Kościół rozumie Jezus jako wspólnotę wiernych, gdzie jakaś ilość, wydaje mi się, że nawet dwóch wiernych, wierzących w Jezusa, spotka się w imię Jezusa, tam On jest między nimi. To jest definicja Kościoła. Wspólnoty wiernych, która spotyka się w imię Chrystusa, Jezusa. No, ale tutaj nie mówimy o takim kościele, tylko mówimy o takim kościele, e, kościele hierarchicznym, zinstytucjonalizowanym. Taki jest bardzo mocno wspierany przez rządy. O tyle taki kościół w rozumieniu biblijnym, chrystusowym, no to jest wyniszczany e, dość mocno przez, e, przez partie polityczne zwłaszcza teraz, gdzie ta walka z wiarą jest gigantyczna. No, ale to jest Polska. W Izraelu tak nie jest. W Izraelu jest tak, że tam kwestie wiary i kwestie mm, kwestie wiary i kwestie o, państwowe. Się totalnie ze sobą przenikają. I tam ciężko jest, naprawdę ciężko jest, ciężko jest tam znaleźć tą taką linię rozgraniczenia. Więc to bardzo możliwe, że to o to chodzi. Natomiast trzeba spytać Krzysztofa Jaskowskiego, bo tutaj jest napisane: Krzysztof Jaskowski miał wizję o tym, że Izrael zburzy starą wielką świątynię. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie Izrael zaczyna. No, Izrael pacyfikuje strefę gazy. To jest chyba najlepsze określenie. Tam zdaje się, że już kilka. Tam jest też dużo starych. W strefie gazy też jest dużo starych i wielkich świątyń. Może o którąś z tych chodzić. W tym momencie jest mowa o tym, że no, Izrael de facto zaczyna konflikt z Libanem. Nawet są takie artykuły w mediach głównego nurtu, że Libańczycy modlą się, żeby nie zostali wmieszani. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, że formalnie jest to konflikt nie z Libanem, tylko z Hezbollahem, który zajmuje część terytorium, czy działa na części terytorium Libanu. Natomiast no, ci biedni Libańczycy widzą, jak wyglądała um, rozprawa z Hamasem. Nie? No niby rozprawa z Hamasem, a skończyła się tym, że wymordowano ile? 40 tysięcy palestyńskich cywilów, z czego ponad połowa to dzieci, nie? Gdzie dopuszczano się masowo zbrodni wojennych, gdzie ostrzeliwano obozy dla uchodźców i całą masę różnego bestialstwa zrobiono, więc wcale się nie dziwię Libańczykom, że się boją. Także... Tutaj, jeśli ta wojna się zacznie, no to jest tak, taka na pełną skalę, taka naprawdę na pełną skalę, no to jest dość oczywiste, że tam jakieś duże i stare świątynie pójdą, zostaną zniszczone. To nie muszą być świątynie chrześcijańskie, to mogą być świątynie islamskie, prawda? Ale może też chodzić o jakąś sytuację niejawną. Przecież na przykład. Mówimy tutaj o teoriach konspiracyjnych, tak? Ja broń Boże, tak nie twierdzę. Zwracam uwagę po prostu, że bo byłoby to zgodne z kanonem. Gdyby na przykład Izrael zniszczył jakąś starą świątynię em, w Europie, żeby osiągnąć z tego powodu swoje cele. Na przykład, takie, żeby em, jakby to powiedzieć. No sprowokować tutaj pewne działania, które byłoby dla nich korzystne. No, tyle. Lecimy z kolejnym pytaniem. Czy są jakieś przepowiednie na temat tego, co się wydarzy na świecie, jakby kobieta została prezydentem Stanów Zjednoczonych? Tak. Pierwsze to jest bardzo słynna przepowiednia Kosmity ze strefy 51 jest często ta, to jest taki film, który był już dwa razy omawiany tutaj, przeze mnie na kanale YouTube. Wideoprezentacje jako przesłuchanie kosmity w strefie 11 często też jest w materiałach źródłowych dotawane do tego projekt Bluebook lub Majestic 21. I ten kosmita mówi między innymi, jak powstała jego, jego rasa. I e, tam e, 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 chodzi o to, że e, e, ten, ten kosmita tam mówi, że oni, ten kosmita jest z przyszłości w ogóle i ten i tak nie do końca jest kosmitą. On tam twierdzi, że. Oni nie są nami, ale nie, jako, nie pochodzą od nas, ale pochodzą dzięki nam. Tam generalnie on bardzo mocno sugeruje. Bo tak bym to. Tak bym to powiedział. Mm że ta rasa tych kosmitów tów, powstanie w wyniku z tego, że coś spowoduje, że będzie terminacja gatunku ludzkiego, ale jednocześnie będzie, nie wiem, daleko idąca, nie wiem jak to powiedzieć, daleko idąca. Zmi mutacja genetyczna, genomu człowieka i powstanie taki nowy byt. Czyli oni nie będą jakby naszym ewolucyjnym następcą, tylko w wyniku jakiegoś strasznego eventu oni powstaną, a my ulegniemy terminacji. O. Coś takiego. No i teraz on twierdzi, że to będzie w wyniku strasznej wojny nuklearnej, która zostanie zapoczątkowana za czasów, gdy Stanami Zjednoczonymi rządzić będzie kobieta. Tam nie ma w powiedziane, że Kamala Harris, e, ani tam nie ma wprost powiedziane żadnych takich rzeczy dotyczących jakichś bardzo szczególnych i konkretnych rzeczy, po których można by ponad wszelką wątpliwość twierdzić, że to na pewno Kamala Harris. Tam jest stwierdzenie, że to się zdarzy za czasów, gdy stanami, rządu, stanami rządzić będzie kobieta. E, no ale. Teraz Dykabala Harris ma realną szansę. Ja nie mówię, że ona zostanie prezydentem, ale ma realną szansę że zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. No to właśnie teraz no nasz świat, chyba jak nigdy, od kryzysu kubańskiego, stoi przed realnym prawdopodobieństwem, że do takiego konfliktu dojdzie. Mówiąc o konflikcie kubańskim, też w tamtym czasie, gdy ten konflikt kubański. Miał miejsce, przypomnę, konflikt kubański polegał na tym, że Związek Radziecki, który był sojusznikiem Kuby, dogadał się z Castro, czyli z szefem Kubańczyków, że rozmieści sobie Związek Radziecki na terenie Kuby swoją broń nuklearną. No i Stany Zjednoczone nawieść o tym, że radzieckie instalacje mogłyby się zbliżyć do wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zareagowały, no nie, nie, nie najechały Kuby, no bo to by było całkowicie adekwat jakby podobne do sytuacji, którą zrobił Putin teraz. Zagroziły czymś chyba mocniejszym, bo zagroziły wojną nuklearną, taką ze Związkiem Radzieckim, jeśli te statki nie odpłyną. No i kryzys kubański polegał na tym, że kilka dni była taka nerwowa. Czy będzie wojna atomowa, czy nie będzie? Bo Stany Zjednoczone zagroziły, że jeżeli te rakiety zostaną rozmieszczone przy ich granicy, no to, no to oni zaczynają wojnę nuklearną. No ale Związek Radziecki stwierdził, że dobre, zabieramy te, zabieramy te, te rakiety, nie będzie tych rakiet u, u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Na Kubie. Natomiast wtedy był no, bardzo pokaźle strach. No, czy, czy Stany Zjednoczone zaczną tą wojnę nuklearną. Oczywiście twierdzą, że to wina Związku Radzieckiego. No bo przecież to Związek Radziecki chciał przybliżyć swoje, um, swoje bazy niebezpiecznie blisko um, Stanów Zjednoczonych, więc to była wina mm, w, 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 Związku Radzieckiego. Um, yy, yy. No i ludzie się bardzo mocno bali, czy to będzie. Wtedy pojawiły się przepowiednie. Już nie pamiętam dokładnie, kto tą przepowiednię dał, ale pojawiła się przepowiednia, taka, która wówczas była kojąca, czyli, że nie, do żadnej wojny atomowej nie dojdzie, e, um, wszystko będzie w porządku i że nie będzie wojny nuklearnej na pewno, aż do czasu, do którego Stanami Zjednoczonymi nie będzie rządzić kobieta. No, i, i wówczas to było takie kojące, nie od tej strony, że tam jakiś patriarchalizm zleciał czy coś, tylko wówczas były takie, powiedziałbym, mmm, nastroje społeczne, że w ogóle było nie do pomyślenia, żeby kobieta rządziła Stanami Zjednoczonymi, więc ta przepowiednia była odczytywana, hu-hu-hu, to na pewno nie do, do takiej wojny w ogóle nie dojdzie. No ale kamara Harris jest kobietą. O ile, yy, i tutaj nie ma nawet na ten temat żadnych teorii konspiracyjnych, o ile na temat faktycznej płci żony jednego z byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, no są różne konspiracyjne teorie, o tyle tutaj Kamala Harris nikt kobiecości nie odbiera. Wszyscy są przekonani, Kamala Harris jest kobietą. No więc tutaj to, to by się ze sobą zgadzało, tak? Że... Yy, <tryk> Mamy do czynienia z jednej strony z czasami, w których rzeczywiście prezydentem może realnie zostać, e, realnie może zostać e, e, kobieta. No i rzeczywiście świat ma takie nastroje, że mm, świat ma takie nastroje, że mm, że to ta wojna nam realnie rzeczywiście grozi. Żebym tutaj należy podkreślić dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza. Nie ma wprost powiedziane, że w tej przepowiedni nie było powiedziane, że to za czasów pierwszej kobiety rządzącej Stanami Zjednoczonymi będzie ta wojna, tylko że to będzie za czasów, gdy rządzić będzie, że nie będzie tej wojny, dopóki prezydentem nie zostanie Kobieta, czyli to, to nie było tak, że jak kobieta zostanie prezydentem, to będzie ta wojna, tylko że tej wojny na pewno nie będzie, dopóki prezydentem nie zostanie kobieta. Czyli to wcale nie jest tak, że jak Kamala Harris zostanie wybrana na prezydent Stanów Zjednoczonych, to od razu będzie wojna. Może być później i tak dalej. Przypominam, że to są tylko yy, przepowiednie teorie konspiracyjne. Nie bierzcie tego Państwo, drodzy, jakoś za bardzo na poważnie, nie? To są tylko teorie konspiracyjne, seria czysto rozrywkowa. No i też nie jest powiedziane, że to ta prezydent ten konflikt zbrojny nuklearny rozpęta. Co tam mamy dalej? Brandon z USA przewidział w marcu, że będzie zamach na Trumpa i kula przebije mu ucho, potem krach gospodarczy. Zgłębisz temat? Nie wiem, kim jest Brandon z USA. Szczerze. Natomiast o tym, że będzie krach gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, no to jakby to powiedzieć, tutaj nie trzeba być żadnym żadnym jasnowidzem. No, mnie wychodzi ze wskaźników gospodarczych, ekonomicznych, tak już od ponad roku, że w Stanach Zjednoczonych bardzo głęboki kryzys gospodarczy się szukuje. Bardzo głęboki. I to taki, który prawdopodobnie mógłby przebić ten, który zaczął się od tego czarnego dnia, nie? kiedy ta tam giełda poleciała pioruńsko na łeb na szyję. Czy, czy teorie mówią na temat skomplikowanych wynalazków z czasów starożytności, jak na przykład mechanizm Antyktiry? Oczywiście, że mówią. Ze trzy na ten temat materiały zrobiłem. To się w ogóle wiąże z. Nie pamiętam, to ma jakieś, jakąś nazwę, że obiekty nie pasujące do swojego czasu, to jest ta jedna jakby rzecz. A druga rzecz to chodzi o tak zwaną zakazaną archeologię. Jest, jest, mamy kilka materiałów, z, w których pokazuję zdjęcia uznanych uznanych starożytnych obiektów z wykopalisk o których wiadomo, że to nie jest żaden fake, że to jest całkowita prawda, że rzeczywiście tam to wykopali, które nie pasują do swoich czasów. Rzeczywiście jest ten mechanizm, to jest jeden z to jest takich obiektów. E, drugi to jest pochodzący ze starożytnego Egiptu model samolotu, dziecięcej zabawki, która idealnie mm, spełnia zasady aerodynamiki. Gdyby zbudować samolot. W oparciu o dokładnie te same proporcje, duży, to by latał. Um. Tego typu rzeczy. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo takich przedmiotów. Mamy na ten temat kilka materiałów. Zachęcam do przejrzenia filmów, które mamy tutaj na kanale YouTube. prezentacje. Bo te po prostu są. No i teraz. Jakie są główne wytłumaczenia tych, tych, tych przedmiotów? Generalnie nauka woli się do nich nie odnosić, albo mówi, że to jest jakiś przypadek, albo że one na pewno coś innego zupełnie znaczyły, ale w każdym razie w ogóle tego, albo że ktoś przypadkiem, właśnie przypadkiem ktoś to zbudował, jest, to, jest, to, jest, to jest najczęstsze, nie? Tam na przykład na hieroglifach egipskich mamy Dość często pokazywany przedmiot, który wygląda jak żarówka. No I tutaj jest takie, właśnie nie zwracaj na to uwagi. To, to jest takie z grubsza. Nie? No natomiast wyjaśnienia w kręgach zwolenników konspiracyjnych teorii to są z grubsza trzy. Pierwsza, że nasza cywilizacja nie jest pierwszą zaawansowaną cywilizacją techniczną na świecie. Po prostu że już kiedyś przed nami istniała na świecie zaawansowana cywilizacja techniczna. Tyle. No i że te przedmioty są pewną pozostałością po tej cywilizacji. Czasem pozostałością nie wprost. Czyli co to jest pozostałość nie wprost? A no przykład pozostałości nie wprost to jest tak zwany kult cargo. Czym jest kult Cargo? To jest całkowity fakt. Macie o tym materiał na kanale YouTube, wideo prezentację w komentatorze. W czasie II wojny światowej, na jakichś wyspach, na których istniała rdzenna ludność, dość, nazwijmy to, yy, niezaawansowana technologicznie, wręcz zacofana, yy, Amerykanie zrobili lotnisko. No i latały tam samoloty. No i. W związku z tym, miejscowa ludność widziała te samoloty. Jak one startują, lądują, widziała dziwnie ubranych ludzi, a przepraszam, widziała dziwnie ubrane istoty, które z tych samolotów wychodzą, nie? Mają takie różne, bardzo dziwne stroje, bardzo dziwne gogle, nie? Ale ponieważ ci amerykańscy żołnierze byli dla tych miejscowych ludzi dobrze, co jakiś tam zostawili jakieś jedzonko, co jakiś czas zostawili tam zostawili jakiś fajny przedmiot, który był dobry dla tych ludzi, co, co ułatwiał im życie, nie? No to ta miejscowa ludność, kompletnie nie rozumieją co się dzieje, nie mając żadnego pojęcia, z czym tak naprawdę mają do czynienia, kojarząc lotnisko, budowlę na tym lotnisku oraz Obiekty, które używane były przez, tych, przez te istoty wychodzące i wchodzące do samolotów całkowicie pozytywnie, założyli sobie wokół tego religię. Religię, której obiekty sakralne wyglądały na, na przykład jak wieże kontroli lotów, kapłani nosili bardzo charakterystyczne czapki i gogle, takie jak nosili piloci. Tam z patyków robili te wieże kontroli lotów, do których zanosili modły i tak dalej, tak dalej. Powstał cały kult. Cały kult wokół lotnictwa trans transportowego. To jest typowa pozostałość nie wprost. Bo zobaczcie, gdyby tak nagle się stało, że nagle nasza, nasza cywilizacja tutaj zniknie. Nie ma. Coś się stało, jutro nas nie ma, ale to plemię zostało. No to to plemię przez cały czas wytwarza modele samolotów, które mm, zachowują zasady aerodynamiki. Ci ludzie nie są w stanie zbudować pełnowymiarowego samolotu i nim latać, bo nie wiedzą jak się buduje silniki, nie wiedzą jak się buduje stery, no nic nie wiedzą, bo oni tylko to widzieli z zewnątrz. I kopiują to, co widzieli, ale kopiują to dokładnie, bo kopiują to w, 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 z pietyzmem. Tak? W ramach religii. Więc oni dokładnie budują modele samolotów, które zachowują zasady aerodynamiki. Budują e, rzeczy, które przypominają rzeczy e, jakby to powiedzieć, które są wytworami zaawansowanej cywilizacji, prawda? Jak te gogle, yy, wieże. Yy, wieże yy, kontroli lotów i tak dalej. To wszystko pozostało się nie wprost. Ktoś coś zobaczył, ktoś coś kopiuje. Pozostało się nie wprost. Na przykład, mogła być. I tutaj wracając, ta pierwsza teoria mówi, że. To są wytwory starożytnej ludzkiej cywilizacji, która po prostu zostawiła swoje, swoje pozostałości. Wprost lub nie wprost, ale zostawiła, nie? Drugie, że to są starożytnej, zaawansowanej technicznej cywilizacji. Niekoniecznie ludzkiej, ale rodzimej, tutaj na Ziemi, powstałej przez istoty, które stąd z Ziemi się wzięły. Druga wersja odnosi się do tak zwanej paleoastronautyki, czy też hipotezy o starożytnych astronautach, która mówi, że bardzo, bardzo dawno temu, wiele lat temu, ile tysięcy lat temu, Ziemię odwiedzili kosmici, którzy, którzy po prostu zaczęli tutaj mieszkać. I że w wyniku tego paleokontaktu nie tylko powstały różne kulty. Ale również ludzie, różni ludzie zaczęli podpatrywać pewne rzeczy. Ale też pozostawili po sobie pewne rzeczy. Na przykład taki model samolotu. No i trzeci mówi, że to, co widzimy, to nie jest pozostałość po tej cywilizacji, nie jest pozostałość po kosmitach, tylko jest pozostałością po tym, że pozostałością nie wprost, czyli że ludzie widzieli tamtych, patrzyli na tamtych, no i to potem z pietyzmem kopiowali. No to tak, z grubsza, takie są te teorie. Co tam mamy dalej? Czy znasz jakieś teorie o ogrodzie Eden na biegunie północnym? Możesz przytoczyć i omówić. No to z grubsza jest taka teoria, właśnie jak powiedziałeś, że ogród Eden był usytuowany na biegunie północnym. No i teraz już mamy troszeczkę mało czasu. Więc nie dam rady dokładnie wszystkich omówić, ale z grubsza właśnie że tam miał być ten obiekt, y, ogród Eden i że wy, wypędzenie polegało między innymi na tym, że tam się robiło trochę zimniej. Druga teoria mówi, że to, że tam się zrobiło zimniej, to jest pewne jakby y, zakonserwowanie tego y, y, tego y, ogrodu Eden. Y, w ten sposób, że żeby późniejsi ludzie mogli go odkryć i tak dalej, i tak dalej. Z grubsza to są tego typu rzeczy. Dlaczego Ator nie zauważa, że, że za wszystkim stoi amerykańska kasa i szeroko rozumiany Wall Street, jak na przykład za dojściem do władzy kom i Hitlera. Pan Gabriel. Ech. Pozwólcie, że nie będę odpowiadał na to pytanie wprost, bo nie mam ochoty mówić o sobie w trzeciej osobie. Tak to mówią o sobie ludzie, nazwijmy to z pewnej wieloliterowej cyferki, to tylko niektórzy no i ludzie, którzy uważają się za tych za bonarchów. Ja do jednej ani do drugiej subkultury nie należę. Więc dlaczego nie zauważam, że za wszystkim stoi amerykańska kasa i szeroko rozumiane Wall Street? Ponieważ jest to, kurde, nieprawda. Jest to nieprawda oczywista. Nigdy nie jest tak, że za wszystkim stoi jedna siła. Skąd o tym wiemy? A z oczywistego faktu, że na świecie jest bardzo wiele różnych sił. W związku z tym, gdyby założyć, że za wszystkim stoi tylko i wyłącznie jedna siła, oznaczałoby to, że pozostałe siły nie stoją absolutnie za niczym. Więc wydaje mi się, że już całkowicie udowodniłem, że. <grym> że po prostu tak nie jest. Tyle. Jest wiele różnych sił, wiele różnych ośrodków, wiele różnych. Narzędzi, organizacji, i one istnieją w jednej rzeczywistości, która nazywa się rzeczywistość ziemska i stoją za wieloma różnymi rzeczami. Rzeczywiście, tak zwane amerykańskie pieniądze, ja to zwykle nazywam to amerykańska finansjera, rzeczywiście. Macza palce w bardzo wielu, bardzo niefajnych wydarzeniach, które mają miejsce na świecie. Ale nie we wszystkich. Ktoś, kto twierdzi, że za wszystkim stoi tylko i wyłącznie jedna siła, która się nazywa amerykańska kasa i szeroko rozumiane Wall Street, jest albo człowiekiem ograniczonym umysłowo, albo, cynicz, albo człowiekiem zmanipulowanym, na przykład. Przez inne grupy interesu. No bo wiecie, skoro za wszystkim stoi jedna grupa, za wszystkim stoi Wall Street, to znaczy, że wszystkie inne grupy są całkowicie niewinne, nic złego nie robią. Więc gdybym był na przykład, nie wiem, jakąś grupą interesu, która robi jakieś bardzo niefajne rzeczy w oddziaływaniu na Polskę, na przykład w londyńskim City, to bym był bardzo zadowolony, gdyby ludzie pomyśleli, że całe złotego świata to jest Wall Street. No bo wtedy ja bym mógł sobie robić spokojnie wszystko, co tylko chcę, bo nikt by jakby w żaden sposób w żaden sposób się do mnie nie odnosił, tak? No bo przecież całe zło świata to oni, więc na mnie nikt nie zwraca uwagi, mogę sobie robić wszystko w porządku. Mogę sobie wszystko robić, jak chcę. Czyli to jest druga rzecz. To jest człowiek zmanipulowany, który wierzy w takie brednie, a trzecia rzecz to jest manipulant. No... W internecie jest co najmniej jeden manipulant, mmm, który wmawia swoim widzom, że całe złotego świata to jest Wall Street. Biorąc pod uwagę, że ten człowiek zieje mmm, ostrą propagandą, w tym robi rzeczy, za które no, inni ludzie mają bardzo duże problemy. Na przykład e, zapowiedzenie chociażby słowa pomyśli Rosji. No to jakiś czas temu przecież no były takie nagonki, że chcieli ludzi, uwaga, likwidować. Nie wiem, czy wyrzucać z internetu, czy mordować, ale to między innymi celebrytka e, pewnej stacji na trzy litery na Instagramie do czegoś takiego wręcz nawoływała. Nie wiem, czy do likwidacji, czy do mordu, czy tylko do kasowania z internetu, ale no to było tak, takie mroczne, tak? Za stwierdzenie oczywistych faktów, na przykład, że Ukraińcy w Polsce dostaną 500 plus, próbowano, co przecież jest prawdą, próbowano nazywać, że ktoś jest rosyjskim propagandystą i próbowano takich ludzi niszczyć. A tutaj taki człowiek sobie siedzi, jedzie oczywistą rosyjską propagandą. Nie, że mówi prawdę, która się nie podoba rządzącym czy Ukraińcom, tylko jedzie oczywistą rosyjską propagandą i nigdy nie miał żadnych problemów. To jest bardzo wyraźna sugestia, że to jest agent jakiejś bardzo poważnej jakiejś siły, tak? No, jak i tak, jeśli ten człowiek jeszcze dodatkowo cały czas jedzie, że całe złotego świata to jest Wall Street, czyli de facto odwraca uwagę od wszystkich innych możliwych źródeł potencjalnych niebezpieczeństw, no to ja się takiego człowieka bardzo boję, no bo ktoś ewidentnie go chroni, ktoś ewidentnie za nim stoi i być może właśnie ten ktoś, kto dzięki niemu uzyskuje profity, a kto dzięki niemu uzyskuje profity, to potencjalnie każdy, kto nie jest Wall Street i kto robi jakieś niefajne rzeczy, bo dzięki temu człowiekowi ma ochronę. Także, drodzy Państwo, odpowiadając na pytanie, dlaczego Ator nie zauważa, że za wszystkim stoi amerykańska kasa i szeroko rozumiane Wall Street jest, odpowiedź jest taka, ponieważ Ator nie jest ani przekupionym łobuzem, który działa za pieniądze jakiś Złowrogich grup interesu, ani nie jest idiotą, ani nie jest zmanipulowany. E, Wall Street to jest bardzo brzydka organizacja. znaczy organizacja. Wall Street to jest, nie, to jest ulica w Stanach Zjednoczonych, na której odbywa się handel e, e, handel mm, amerykański, tak? Tam mamy te giełdy i tak dalej. No, można powiedzieć, że to jest ta, um, jakby to powiedzieć, centrum finansowe Stanów Zjednoczonych, tak? i to jest bardzo niefajna rzecz bardzo mi się nie, nie, nie podoba ale twierdzić, że całe zło tego świata to jest ta organizacja, ta Wall Street to tak jakby w Polsce powiedzieć, że za całe zło w naszym kraju odpowiada Donald Tusk no kurde, to jest nieprawda i każdy kto wam będzie pierdzielił, że za całe zło w Polsce odpowiada Donald Tusk, to jest albo idiota Albo człowiek zmanipulowany, albo człowiek, to wziął pieniądze, na przykład od PiSu, albo od Konfederacji, albo od Lewicy, Żukowskiej, może. Oczywiście nie twierdzę, że Żukowska płaci pieniądze, ale wiadomo o co chodzi. Czy PSL-u, czy, y, czy, mm, czy tego. Bo tej partii Hołowni, żeby ich de facto rozgrzeszyć, tak? No Bo skoro zawsze całe zło odpowiada Tusk, to znaczy, że hołowd jakoś jak i cała masa tych, Ludzi, którzy robią bardzo dużo złego, jest niewinna. Więc oni byliby zainteresowani taką narracją. I nie twierdzę, broń Boże, że ani Kośniak, Kamerz, ani Żukowska, ani ktokolwiek w innych organizacjach tutaj komukolwiek płaci. To tylko pytanie: kto miałby zupełnie za darmo gadać takie brednie, które tych ludzi by rozgrzeszały? Prawda? To znowu tutaj ktoś to gada brednie. Że za całe złotego świata odpowiada Wall Street? Dlaczego on to robi? No właśnie. Dlaczego? Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!